Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Stołecznej Policji w trakcie obserwacji srebrnego BMW podjęli interwencję wobec kierującego pojazdem. Kiedy policjanci chcieli zatrzymać samochód do kontroli, mężczyzna nagle ruszył i uderzył w betonowe ogrodzenie. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. W trakcie przeszukania BMW znaleźli w torbie foliowej narkotyki. Okazało się, że środki odurzające były ukryte również w bagażniku. Po badaniu laboratoryjnym okazało się, że w obu torbach znajdował się ponad kilogram marihuany. Artur N. został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją prokuratora 38-latek został objęty dozorem policyjnym. Przestępstwo posiadania znacznej ilości środków odurzających zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.